Przed świętami Paschy Jerozolima pełna jest pielgrzymów. Co najmniej kilkadziesiąt tysięcy ludzi przybywa do świętego miasta, żeby przeżyć najważniejszą uroczystość w ciągu roku. Wrócą do domu bardzo zadowoleni, że wypełnili swój obowiązek. Równocześnie w Jerozolimie toczy się druga gra. Za murami pałacu arcykapłana, na terenie Sanhedrynu, gdzie indziej. Mało kto wie, co się dzieje, zwłaszcza wtedy, kiedy tłum krzyczy uwolnij go, żeby Piłat uwolnił Barabasza i żeby Jezusa skazał na śmierć. Bardzo niewielu jest tych, którzy dotarli pod krzyż. Jeszcze mniej jest uczestników pogrzebu Jezusa. Potem jest cisza. Nie wiadomo, co o tym myśleć. Tę ciszę przeżywają bardzo apostołowie, uczniowie. Dwaj zniecierpliwieni już w pierwszy dzień po szabacie wyruszają do swojego domu w kierunku Emaus. W czasie drogi dołącza do nich nieznajomy, który zaczyna im przywoływać teksty ze Starego Testamentu, które mówią, że Mesjasz musiał cierpieć. Przy stole w Emaus rozpoznają, że ten, który szedł z nimi, to jest Jezus, żywy. W bardzo różny sposób będzie docierać w tych dniach do nas wiadomość, orędzie, wezwanie, że Jezus zmartwychwstał dla naszego zbawienia, dlatego żebyśmy nadali na swoim życiu inny sens, lepszy sens, zgodnie z Bożym zamiarem.